Witajcie z tej strony Kryptononim i zaczynamy wtorkowe szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co powiem to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy dzisiaj właśnie wtorek, 24 stycznia 2023 roku i lecimy z tymi wiadomościami. Zaczynamy standardowo od Bitcoina, który kosztuje 22 930 dolarów i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Cały market stoi, Ethereum podobnie, 1625 dolarów. Jeżeli byśmy wzięli całą kapitalizację, to urosła tylko procenta i wynosi 1 102 dolarów. Dobra, zobaczmy sobie, co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach. Rocket Pool 12,72%. LRC 8,6% i Lid DAO 8,23%. Najgorzej sobie poradziło akcje Infinity 4,42% na minusie, Aptos 3,17% na minusie i NIR protokół 2,96% na minusie. No dobra, możemy sobie przejść teraz bezpośrednio do wykresu, gdzie w sumie zobaczymy, że stoimy w miejscu idealnie, praktycznie na oporze w okolicach 800-900. Zobaczymy, czy Bitcoin będzie miał podobnie jak tu konsolidacja i atak na kolejny opór, czy może jednak będziemy mieli korektę. Zobaczmy sobie, co jest w kalendarzu dzisiaj. Chiny cały czas mają jeszcze nowy rok, królika rok, więc tam sobie świętują. Wskaźnik PPA dla przemysłu w Niemczech za styczeń. To 47% to jest właśnie tyle, ile on wyniósł. Prognoza to było 47,9, a poprzednio 47,1. Kompozyt PMI dla Wielkiej Brytanii 47,8, prognoza 49,3. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii 46,7, prognoza 45,4 i wskaźnik PMI dla usług 48, prognoza 49,6, więc tutaj się kurczą, tylko tutaj mają lepiej niż przewidywali a wy, ogólnie we wszystkich prawie PMI się kurczą. No i o 10.45 było przemówienie prezesa Banku Centralnego Europejskiego, czyli pani Lagarde. Dobra, lecimy sobie z wiadomościami, bo troszeczkę tych wiadomości dzisiaj jest. Zaczniemy sobie od Microsoftu, który zwalnia ekspertów od Metaversu. I jak sobie tutaj czytamy, Microsoft ogłosił redukcję personelu aż o 10 tysięcy miejsc pracy. No i okazuje się, że najwięcej z tych osób podobno zostało zwolnionych właśnie z wirtualną rzeczywistością i metaversem. Więc albo się redukują tylko na okresy, kiedy nie ma rynku po to, albo mają inne plany, nie wiadomo. Firma zamknie właśnie dwa projekty powiązane z tym. Jeden właśnie od tworzenia wirtualnych środowisk, a drugi od tworzenia interfejsów użytkownika we środowisku Metaverse. Dobra, lecimy dalej. Szwajcarski bank będzie pierwszym, który stokenizuje swoje papiery wartościowe. No i tutaj się dzieje to, o czym rozmawiamy praktycznie codziennie, że tokenizacja wszystkiego nastąpi niebawem. Adopcja technologii blockchain jest wszechobecnie zauważalna, tak więc również tradycyjne banki zagłębiają się w ten sektor. Jednym z nich jest właśnie prywatny bank Szwajcarii we współpracy z firmą technologiczną e, Taurus zamierza toke, wyemitować tokeny odpowiadające akcjom, banku i ciekawe, czy potem też będą nieruchomości tokenizować i różne inne takie aktywa, które można by było za pomocą np. NFT posiadać, no bo oczywiście to jest wygodniejsze, bezpieczniejsze. Zależy w jaki sposób to zrobią oczywiście, bo jak zrobią w taki, jak im się to podoba, no to dla nas będzie tylko pod większą kontrolą, ale w każdym razie wydaje mi się, że jednak no jest to przyszłość. Dobra, lecimy sobie z następną wiadomością. Kate Wood, czyli z ARK Invest, która w ostatnich tygodniach kupowała bardzo dużo do ETF-u ich technologicznego papierów, Coinbase'a chociażby i innych technologicznych rzeczy. Oni tutaj przewidują, ona, dyrektorka generalna, właśnie przewiduje, że rynek w tym roku odnotuje ogromny wzrost. Nie wiem, czy w sumie w tym roku, jednak widzi tutaj, że Fed w końcu będzie musiał zrobić pivot, że w końcu to się wszystko pozmienia, rezerwa federalna będzie inne podejmować decyzje o tym już się dowiemy 1 lutego kiedy będzie zebranie jak dobrze kojarzę Fedu i będzie decyzja o podnoszeniu stóp procentowych, no więc jest byczo nastawiony, oni są byczo nastawieni, dużo pieniędzy też zainwestowali, już dużo też jest na plusie bo Coinby jest tam sporo urósł od tego bo chyba oni zaczynali od 20 ileś dolarów go skupować, jednak jednak, no, grubasy jak postawią, to mogą tak sobie tutaj pod to podejść. No zobaczymy, co też pokażę. Ja bardziej liczę na jakiś taki mini trend, jak to było wcześniej. Oczywiście nie tak samo wyglądający, tylko coś w tym stylu, kiedy właśnie jakiś fomo się załapie, ludzie pomyślą, że się nie zdążyli załadować, a potem dopiero jeszcze się wykrwawi rynek i zacznie dopiero powoli iść w tym kierunku, na którym my już oczekujemy. Logo Bitcoina zostało wyświetlone na słynnym budynku w Berlinie. Niemcy tutaj walczą o to, żeby być jak najbardziej kryptowalutowym narodem. 21 stycznia logo Bitcoina zostało wyświetlone na wieży telewizyjnej Berliner Ferenzeien Turm w Berlinie. A więc tutaj nie wiem po co oni to zrobili. Mamy tu jakieś informacje. Chcemy tylko zwrócić uwagę na Bitcoina. Jesteśmy fanami takich działań partyzanckich i będziemy się tego trzymać. Więc tak tutaj informacje mamy, no to fajnie, fajnie, co raz, to jest właśnie to, nie, że Bitcoin nie potrzebuje żadnych pracowników, nie potrzebuje nikogo, żeby się reklamować, żeby się adoptować, bo każdy, kto siada bitcoiny to, i go rozumie tak naprawdę, no to zależy mu, żeby ktoś inny też go rozumiał, nie? Im więcej osób będzie rozumiało bitcoiny, tym więcej osób będzie wchodziło i więcej będzie osób wchodziło, to ci, co wcześniej weszli, też będą mieli lepiej, nie? No ale w ogóle sama edukacja w sprawie względem fiatowskiego systemu, to dla mnie też jest jakaś misja, nie? Że z takiego powodu powodu, że właśnie no ten system fiatowski to jest jeden wielki wał, który okrada każdego człowieka na ziemi, nie? Szczególnie dolarowy, który wysysa całą wartość i mało ludzi w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, jak to działa, że może całe życie zapieprzasz za jakieś papiery, które ktoś sobie stoi bliżej po prostu danego kręgu i co może wydrukować z powietrza za nic i cię okrada z twojego całego życia, nie? Ludzie całe życie przypracowują i nic z tego mogą nie mieć. No, więc dlatego Bitcoin może coś tutaj nam zmienić, jeżeli się przeżre przez te wszystkie tutaj ciężkie rzeczy. A my przechodzimy do adopcji kryptowalut, gdzie czytamy, że na bitcoin.pl, że adopcja kryptowalut osiągnęła w 2022 roku nowy poziom. Niby właściciel cyfrowych aktywów wzrosła do poziomu 425 milionów. Wydaje mi się, że to nie jest. Za dużo, może tyle portfeli było, ale na pewno nie użytkowników. Z kolei liczba posiadaczy Bitcoinu, osiągnęła w grudniu 219 milionów. Nie? Ciekawe jak oni to liczą, tak? Czy jak ktoś ma Bitcoina i jakieś inną krypto, to jest liczony dwa razy? Skąd oni wiedzą, że dany adres. Pewnie tutaj było liczony po KYC, tak? Ym, że tyle było, ale czy wzrosła właścicieli cyfrowych aktywów. <laughs> no nie wiem, w każdym razie Bitcoinów 219 i Ether masz 87 milionów. Nie? to są na moje dwie pierwsze podstawowe kryptowaluty, które się ma, więc skąd ta liczba? Nie wiem, nie wiem w każdym razie, w każdym razie na pewno adopcja będzie szła do przodu i na pewno tutaj coraz więcej ludzi będzie się interesowało i wchodzić, więc nawet jak jesteście teraz dopiero nowi, to myślę, że jeszcze jest sporo przed nami, a w szczególności właśnie e, takie projekty jak Ethereum i inne smart kontrakty dopiero są rozwijane, widzimy co chwilę nowe jakieś produkty typu DeFi, jakieś metaversy będą i tak dalej, no to cały czas się będzie rozwijać i będzie wykorzystywane. A w jakim kierunku pójdzie, pewnie dowiemy się za 10 albo 20 lat dopiero. No dobra, Vitalik Buterin pisze o wdrożeniu opcji ukrytych adresów w Ethereum. No i ciekawy jestem, czy to jest tylko mowa pod publikę, czy faktycznie mu tak zależy na tej prywatności. On tutaj uważa, że to jest dalej największe wyzwanie, przed czym stoi Ethereum. No to okej, okay. tylko że wiemy dobrze, że jakby były ukryte adresy, to że państwa by mogły się przywalać do Ethereum, i teraz nie wiadomo, czy Vitalik zobaczył właśnie to, co się stało z Ethereum po przejściu na proof of stake, jak Stany Zjednoczone chcą nim manipulować i mu się to nie podoba, czy właśnie to jest tylko mowa pod publikę, żeby ściągnąć więcej inwestorów, a i tak zrobić tak, żeby z władzami żyć. No bo jak już jesteś na odpowiednim wielkim poziomie, jesteś tak duży, to już musisz po prostu z władzami się trzymać, bo cię zniszczą, tak? Więc no to jest wtedy taka gra bardziej, no zawsze jest to gra praktycznie w szachy, czy to jest strategiczna, w której musisz to rozegrać tak, żeby i klienci, i twoje nie upadły jakiejś wartości, o które walczyłeś i po co budowałeś firmę, i żeby jeszcze się pogodzić, żeby Państwo ci pozwoliło wszystko robić. No trudno, takie czasy, a my lecimy sobie do Chin, którzy tworzą alternatywę do Swift. No i oczywiście Chiny przodują często w takich technologiach tutaj. Szczególnie taki, gdzie można obywateli troszeczkę bardziej iście mierzyć. No i widzimy, że oni tutaj chcą sobie stworzyć własny system płatności o nazwie UDPN, który ma być do rozwoju między aktywami stablecoinów i CBDC. No więc widzimy, oni sobie tutaj chcą mieć alternatywę do Swifta. No i to jest ogólnie, mówię, tak jak Wam wczoraj mówiłem, walka. Swift oczywiście to jest. Yy, tak, jakby droga dolara, więc nie tak, jakby to jest droga dolara, więc każda walka pomiędzy tymi większymi producentami fiatów, może tak to nazwiemy, to będzie tak naprawdę wpływać pozytywnie na rynek kryptograficzny. Tylko nie wiem, czy będzie pozytywnie wpływać na pokój na świecie, ale to czas pokaże. W Hiszpanii startuje projekt, który umożliwi emitentową z powiązanie z euro. I widzicie, kolejna rzecz, kolejne państwo, bank Hiszpanii wyraził zgodę na uruchomienie programu politycznego polegającego na wykorzystaniu z powiązanych z euro. No więc widzimy, jeden, jedno państwo chce tutaj sobie robić własny yy, przebieg Swifta. Własne odwzorowanie Swifta dla stabilnych walut i CBDC. Drugie państwo chce robić stablecoina powiązanego z euro. Trzecie, trzecie, Szwajcaria z bankiem ich chcą tokenizować przedmioty. Więc widzimy tutaj rynek krypto zawitał nam na dobre. Lecimy sobie do Bain Crypto, gdzie widzimy, że BlockFi desperacko próbuje utrzymać swoich pracowników, zależy im na nim. Tutaj zwrócił się do sądu upadłościowego o zgodę na wykorzystanie środków na zaoferowane pracownikom premii, aby zatrzymać ich w firmie. Jednak sprzeciwił się temu komitet wierzycieli. No i tutaj zobaczymy, jak to się zakończy. BitBlockfin, Genesis i tak dalej, myślę, że będą rozebrane na części, a my idziemy do kopalnia. Do kopalni jednego górnika, który posiadał około 10 terahaszy, To nie jest za dużo, ale jak sobie tak policzymy, no to około 6-8 antminerów S19 albo tych wyżej, więc to no w kupował, no to, no to tam z 200 koła musiał wydać. Dobrze mówię? Znosz 30 tysięcy, no pod 200 koła, bo 30, 40 tysięcy, nawet 70 tysięcy złotych widziałem. A teraz możemy taką maszynę sobie kupić za uwaga 16, 17 tysięcy złotych, mówię od S19, nie tej XP, bo XP widziałem za około 25 tysięcy złotych, więc spory spadek. W Polsce tak czy siak, jeżeli nie macie własnego prądu, oczywiście, bo jeżeli macie własny prąd, no to można kombinować. Inaczej to się za mocno teraz nie opłaca. No, no ale w każdym razie fajnie, że mu się trafił blok. Dostał całe 6,25 bitcoina jeszcze, bo za rok już to będzie 3,25. 6, dobrze mówię, 6,25? Tak, 325 tysięczne będzie za rok po halwingu, więc no sporo hajsu zarobił. Zarobił praktycznie 120 tysięcy, ponad 130 tysięcy em, dolarów w. W jednej chwili, w jednych 10 minutach udział górnika w tej liczbie. Patrzcie, jaki miał taki procent całego hash rateu, a udało mu się, nie? Wtedy Hashrich sieci wynosił 230, no i tak się, jak dużo. Nie, Hashrich sieci w ogóle bardzo mocno ostatnio idzie do góry, zaraz wam to pokażę. A my mamy ostatnie trzy wiadomości na crypts.pl. Phantom uruchomił zdecentralizowany fundusz na rzecz rozwoju ekosystemu i platforma dla smart kontraktów Phantom uruchomiła zdecentralizowaną yy, mechanizm finansowania projektów w systemie. Więc, jeżeli ktoś ma pomysł, może sobie na Phantomie zbierać jakieś pieniądze. A Uniswap przegłosował właśnie wdrożenie BNB Chaina. I użytkownicy tutaj sobie wstępnie się na razie wypowiadali. 20 milionów właścicieli Unii zostało tutaj wykorzystywane, 180% to uprawniający do głosowania i możliwe, że pankę i słab będzie miał konkretną konkurencję. Dobra, lecimy sobie na ostatniego newsa, nie, przedostatniego, gdzie 9 lat temu na Bitcoin Talk ogłoszono oficjalnie projekt Ethereum. No oczywiście Bitcoin... Bitcoin Talk, czyli założony przez Satoshi'ego forum o Bitcoinie. Tutaj sam Witalik pod koniec 2013 roku opisał pomysł kolejnej cyfrowej waluty. On sam tutaj badał właśnie e, od 2011 roku, co mógłby nowego wnieść e, i miał pewne pomysły, jak oczywiście wiemy. I następnie Ethereum został oficjalnie ogłoszony na Bitcoin Talk 23 stycznia 2014 roku. No i tutaj minęło od tego czasu 9 lat. Więc tutaj sporo czasu Ethereum przeszło, sporo, sporo walki, no i jest w dość ciekawym miejscu. Zobaczymy, co następne lata przyniosą. A my przechodzimy na koniec do BitHub.pl, gdzie czytamy o kopalni napędzanych atomem. I to już w 2020... Tym roku może się pojawić, kiedy będzie można kopować, kopać w Stanach Zjednoczonych. Ma być tu kompleks o powierzchni aż 1200 akrów. No i będzie pierwszym tego rodzaju, właśnie w Stanach Zjednoczonych, który będzie miał energię z atomu, więc teoretycznie. Możemy powiedzieć, że bardzo czystą energię i wtedy może w końcu Elon Musk wróci i powie, że tak, akceptujemy już w Tesli, bo przecież miałem akceptować, kiedy będzie 50% powyżej eko, ekologicznego prądu, a jest już przecież po około, a teraz nawet jest 53-56% według specjalistów. Ciekawe, jak oni to liczą, a my przechodzimy sobie do analizy. Blockchain.com, 2 miliardy 212 milionów dolarów przetransferowanych na sieci Bitcoina w ostatnich 24 godzinach. Hashrate sieci wynosi 265 ek haszy. Dla porównania Etheru przetransferowano... No i gdzie mi uciekł Ether? Halo, halo? Nie widzę. Nie ma. Dobra, no to odświeżymy sobie. Nie wiem, co się stało. Tutaj był zazwyczaj jeszcze Ethereum. Może sobie trzeba to przewidzieć? Nie. Dobra, przejdźmy sobie już do blok Mempula, gdzie widzimy 4 bloki, najwyższa opłata 6 za bajt, więc dalej tanio Ultrason Money, czyli stronka, gdzie widzicie wypalanie Ethereum, to sobie w ostatnich 24 godzinach wypalonych zostało 166 Eterów na sieci opłata transakcyjna wynosi 13, przepływy. 50 milionów wpłynęło w stablecoinach w ostatnich 24 godzinach, więc fajnie, ale niestety 12 tysięcy bitcoinów także wpłynęło i 613 eterów. Dodatkowo, jak sobie zobaczymy przepływy, no to one tak wyglądają: Netflow, kasa płynie głównie, tutaj widzimy BUSD do BTC. Największe zakupy, no właśnie, tak jak Wam powiedziałem, a największa sprzedaż bitcoina do USDT. Dobra, lecimy sobie do. Ilości bitcoinów na giełdach, które cały czas wynosi 1 milion 930 tysięcy. Wolumen na futuresach 85,8 miliarda dolarów. Mamy 49,71% dla longów i 50,29% dla shortów, więc teoretycznie rynek ustawia się leciutko pod spadki. Likwidacji mało w ostatnich 24 godzinach, no bo oczywiście nie mieliśmy za, dużego, e, za dużych wahań. W ogóle ich prawie nie mieliśmy. 10 milionów w shortach wykasowane i 13,7 miliona w longach. Wolumen, wolumen. E, indeks... E, strachu i chciwości wynosi 52 i powolutku sobie idzie do góry. Zobaczymy, jak długo sobie utrzyma. Bitcoin Bull Run Index wynosi 13 i cały czas sobie idzie tutaj do góry dość mocno pionową ścianą. No i na koniec ma ordery. Widzimy, że mamy 9000 bitcoinów na sprzedaż przy 23,5 tysiąca bitcoinów, przy 23, 3 200 tysiąca bitcoinów na sprzedaż, a na zakup 10 300 bitcoinów przy 22,500 i przy 22,4 Czyli no tutaj mamy teoretycznie większą przewagę na zakup po stronie kupujących. Jednak pamiętajmy, to są tylko ordery. Dobrze. Dziękuję, że zostajesz ze do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba ten materiał. I słyszymy się jutro. Życzę Ci miłego dzionka. Hej!